Witajcie kochani w Modzie Ekokreatywnej. Zapraszam Was dzisiaj na haul lumpeksowy. Ja go nazwałam różowy. Praktycznie wszystko co tu jest, jest różowe, ale z elementami różu. No i oczywiście, że są to super rzeczy z second handu. Jedna rzecz jest z Vinted. Jest bardzo super rzecz, którą dostałam w prezencie. Ale jest z Vinted, bo sama sobie ją, powiedzmy, wyszukałam. Także zapraszam Was już teraz i oczywiście jeżeli interesuje Was tematyka second handów, odzieży, vintage, super stylu, ekologicznego stylu życia, to zapraszam Was na mój kanał. Zasubskrybujcie koniecznie kanał i przyciśnijcie sobie przycisk powiadomień, a także bardzo proszę o polubienia na filmiku. Polubienia są dla mnie taką zapłatą, nagrodą za cały trud włożony w robienie filmów. Także serdecznie Was o to proszę i zapraszam do ciągu dalszego. No i moi drodzy, przy okazji kilka zapowiedzi, bo zbliżamy się do 3000 subskrypcji. Myślałam, że dzisiaj już będzie ten dzień, ale jeszcze przed nagrywaniem filmiku nie było dokładnie 3000, więc zapowiadam już, że w następnym filmie będzie super rozdanie. Zobaczcie, tam zdjęcia Wam wklejam z takiej gali, z takiego dużego spotkania marki Arbon, na które zostałam zaproszona i zorganizowałam dla Was fajne niespodzianki. Przedstawiłam sprawę, jak wygląda z naszym kanałem. Jest to ekokanał, kanał, który promuje firmy zrównoważone i ekologiczne, także będę miała dla Was fajne rzeczy z okazji właśnie 3000 subskrypcji. W następnym filmie już powiem, jakie są warunki wzięcia udziału w tym rozdaniu i pokażę Wam trochę rzeczy, które będą w tym rozdaniu, a naprawdę są to super rzeczy i to rzeczy naprawdę wartościowe, także mam nadzieję, że będziecie zadowoleni, więc zapraszam Was już teraz i od razu też chciałam powiedzieć, że w lecie po osiągnięciu tych 3000 subskrypcji będę też wprowadzać nowe rodzaje programów. Będzie Q&A, bo już ktoś mnie o to prosił. Jedna widzka z Niemiec też prosiła mnie o odpowiedź na pewne pytania, które będą w tym filmie. Jeżeli macie do mnie jakieś pytania, chcielibyście się czegoś dowiedzieć, to proszę Was, zadawajcie pytania, możecie dowolne pytania zadawać, ale oczywiście nie gwarantuję, że na wszystko odpowiem. Jeśli uznam, że coś jest zbyt osobiste, no to Wam o tym powiem. Ale jak najbardziej, jeśli Was coś interesuje, to pytajcie i postaram się wyczerpująco odpowiedzieć. Będę też kręciła live'y na TikToku oraz też planuję live'a na YouTubie, także też Was zapraszam na mój kanał na kolejne programy tego lata. No a dzisiaj super rzeczy, już się nie mogę doczekać i też będą rzeczy do domu tutaj oraz rzeczy wakacyjne, które kupiłam z okazji zbliżających się, mam nadzieję, wyjazdów wakacyjnych, chociaż żadnych konkretów jeszcze nie mam, ale planuję odpocząć i gdzieś wyjechać, chociażby w małym zakresie. Także zapraszam Was serdecznie. Zobaczcie też przebitki z teatru mojego, bo jedną rzecz kupiłam do teatru, to jest przesuperowa rzecz i zobaczycie moją stylówkę i moją sceniczną aranżację, jakby właśnie z dokładnie tą rzeczą z lumpeksu. Zapraszam. Jeszcze jedna zapowiedź dotycząca kanału. Kochani, w piątek lub w sobotę wstawię filmik szkolny, także nie zdziwcie się, że pojawi się moje przedstawienie. To jest sztuka ekologiczna, musical ekologiczny mojego autorstwa z muzyką Stanisława Rzepieli, młodego, zdolnego kompozytora, przepiękna muzyka. Jeżeli macie dzieci albo jeżeli interesuje Was tematyka taka, lubicie dobrą, fajną muzykę, to zapraszam Was. Pamiętajcie tylko, że jest to musical szkolny, środki na takie filmy, jak wiadomo, są ograniczone, czas jest też ograniczony. Ogólnie, jak wiadomo, szkolnictwo, edukacja nie jest dziedziną dochodową, więc trzeba to wziąć pod uwagę, to nie jest produkcja hollywoodzka. Jeżeli Wam się spodoba, to możecie udostępnić, albo jeżeli jesteście nauczycielami, użyć na muzyce w swojej szkole, albo na lekcji ekologii, bo to jest musical, który otrzymał pierwszą nagrodę kuratorium małopolskiego, wcześniejszego kuratorium małopolskiego. Także jest uznany za coś wartościowego. Kochani, tymczasem filmik kolejny być może będzie w niedzielę. Jeżeli nie zdążę, bo wyjeżdżam teraz,
To filmik następny będzie we wtorek dopiero, a to ze względu na to, że jadę pociągiem i nie będę mogła zabrać za dużo rzeczy ze sobą. Być może nie wezmę komputera, więc nie będę mogła dla Was przygotować filmiku. A właśnie skończyłam studia, więc też nie zrobiłam żadnych zapasów filmowych, kochani. Ale teraz lato, więc się już przygotuję. Idźmy już konkretnie teraz do zakupów. Mało rzeczy, ale za to konkretne. No i jak wiecie, róż jest jednym z mega modnych kolorów teraz. Obok tego fioletu, powiedzmy lawendowego, nazwając to po polsku, to właśnie róż jest jednym z topowych kolorów. No i dzisiaj same rzeczy różowe, ale nie tylko dlatego, że są modne. Po prostu ja lubię róż, jak widzicie w moim outficie dzisiejszym. Jak widzicie w outficie. Super, Kinga. Zacznę od spodni. Kupiłam sobie spodnie na wakacje. Mam jedne takie luźne... Mam jedne takie spodnie z jedwabiu, takie bardzo luźne. Mam też moje spodnie takie czarne, designerskie, też jedwabne. Ale chciałam mieć spodnie takie jaśniejsze też, bo tamte jedne są takie bardzo eleganckie, a te drugie są ciemne, czarne, więc nie zawsze pasują. W lecie jakoś takie jaśniejsze kolory bardziej się sprawdzają. Więc kupiłam sobie świetne spodnie od Copenhagen Luxe. Pokażę Wam tu metkę, bo zawsze pytacie o te metki. Copenhagen Luxe, to jest rozmiar XS, ale są dla mnie dobre. One nie są jakieś takie bardzo małe, bo chyba wydaje mi się, że te skandynawskie firmy mają trochę większą tą rozmiarówkę, że te XS-ki czasem są dobre na mnie. One są dosyć takie wąskie, nie są jakieś bardzo luźne, ale zobaczcie, jak super są zrobione. Takie jakby dresowe spodnie z wiskozy, mają takie fajne lampasy tutaj i mają taki przecierany kolor takiego brudnego różu. To mi się bardzo podoba, ten pasek tutaj jest super, taki jakby lniany jest, taki grubotkany. Jeszcze ma taką minimalną srebrną niteczkę. No i tutaj można sobie fajnie dopasować w pasie, jak jest troszkę węziej, to sobie można ścisnąć. Mnie to idealnie pasuje. Naprawdę można bardzo fajnie na różne sposoby takie spodnie wystylizować. No i przykładowo z tą bluzką, którą teraz widzicie na mnie też. Tutaj stylówka i w sneakerach akurat mam różowe sneakery z Reeboka, takie superowe, uwielbiam te princeski, są bardzo wygodne. No i właśnie, te sneakery do tego i jedwabna koszulka, którą kiedyś farbowałam kapustą modrą. Możecie sobie zobaczyć, jest ten filmik chyba też na shortsach, ale na pewno jest na TikToku i na Instagramie moim. Wszystko jest tam w opisie filmu. No i do tej bluzki za chwilę zobaczycie też kolejne połączenia do tego. Takie dwie stylówy, można włożyć buty baleriny też na przykład, albo klapki, cokolwiek będzie do tego pasować, ale do takich sportowych spodni raczej sneakery. Planuję te spodnie sobie zabrać na wakacje, bo są naprawdę bardzo praktyczne i wygodne i jedne długie spodnie zawsze warto mieć, więc to będą te moje. Być może pojadę gdzieś za granicę na krótko, strasznie podrożały wyjazdy teraz, no ale może uda się, modlimy się, żeby udało się wyjechać gdzieś chociaż na kilka dni do słońca jakiegoś. No więc to jest coś, w czym będę pewnie podróżować. No i do tego pasuje mnóstwo rzeczy, słuchajcie. Na przykład taki sweter, który też kupiłam właśnie niedawno. Już go chwilę mam, ale jeszcze Wam go nie pokazywałam, bo tak był trochę w praniu i stwierdziłam, że właśnie będzie teraz świetna okazja, żeby go Wam pokazać. To jest Baby Mohair i to jest ręcznie robiony sweter. Jest przecudowny, taki oversize, ale zobaczcie, jaki piękny kolor i jaka to jest wełna. Jakie to jest mięciusieńkie. Po prostu, no, bajka. To jest jak taka sweter pianka, ja bym to nazwała. On jest tak przyjemny, że jak nawet mi jest trochę za ciepło, to i tak go lubię mieć na sobie, bo jest przemilutki. No i do wielu rzeczy też będzie mi pasował. Zobaczcie teraz do tych spodni właśnie, które tutaj mam. Sweterek do tych spodni, ale będą też stylówki z innymi rzeczami. Ale z tymi spodniami też mi się bardzo podoba. I właśnie, jak jest trochę zimniej, jest taki zimny wieczór, to taki sweter to jest skarb. Jest zapinany, można sobie rozpiąć, można sobie zapiąć, można sobie nawet zawiązać go w pasie, bo on jest tutaj taki dosyć duży, że można taki supeł sobie fajnie związać i też jest fajnie. Można podwinąć rękawy. No jestem bardzo, bardzo zadowolona z tego swetra i naprawdę ja mam tyle takich rzeczy, które mi do tego pasują. Zobaczcie, przykładowo do tych spodni, co mam teraz na sobie, do tych właśnie moich takich pięknych, wełnianych szwedów, kulotów, do tej koszulki i czy to do tych sandałów, czy do sneakerów, czy do
flaców, właśnie czy do balerinów, balerinek. Mega będzie wyglądało i to jest naprawdę, no to jest bajka. Ja bym mogła normalnie spać jak na poduszce z tym swetrem. I nie wiem, czy właśnie nie użyję tego swetra jako wypełnienie takiej podróżnej poduszki, bo to jest też fajny myk do pakowania się na wakacje, jak jedziecie bez bagażu na przykład. Na przykład w Ryanair, gdzie jest tak mały bagaż, że po prostu aż śmiech. Można wziąć tylko torebkę w zasadzie, taką większą. No i to jest cudowna rzecz. Ale też do sukienki. Zobaczcie, ja mam taką sukienkę jedwabną też oczywiście. W takie piękne kolory. Ona jest fioletem, różem, z takimi elementami czerwieni tam. W takie abstrakcyjne kwiaty jakby. Abstrakcyjne kwiaty. Czy kwiaty mogą być abstrakcyjne? No nie bardzo. No ale kwiaty powiedzmy rozmyte, niekoniecznie abstrakcyjne. I do tego właśnie też ten sweter. Super, ekstra. I baleriny. Baleriny są takie cielisto-różowe, więc też super pasują. No, ja jestem zachwycona tym swetrem i szukam pretekstu, żeby go nosić teraz, bo stał się moim ulubionym kardiganem. Po prostu jest przecudowny. Także to jest moja mega zdobycz. Aha, i ten sweter kosztował na nowym towarze, był kupiony i kosztował chyba 25 zł, ale ani złotówki nie żałuję, bo jest mega, mega super. Kochani, teraz żeby dopełnić tego obrazu różu w moim dzisiejszym programie, to pokażę Wam mój plecak. Plecak jest kupiony ze względu właśnie na takie wakacje wyjazdowe z mini bagażem. I wiecie co, ja się do takiego plecaka spokojnie spakuję na tydzień. Dużo nie trzeba, w lecie kostium kąpielowy, jedna sukienka, te sukienki jedwabne są takie cienkie, że jak się je złoży, to praktycznie nie zajmują miejsca. Jedne spodenki, dwie koszulki i kosmetyki, których też biorę bardzo mało na wakacje, bo uważam, że to jest bez sensu się malować jakoś mocno w wakacje, gdzie głównie spędzamy czas na plaży i jak ewentualnie zwiedzając, co też. Słuchajcie, także taki plecak jest super, super. Jest kupiony z Vinted i ten plecak kosztował 150 zł, ale dostałam go w prezencie, w zasadzie w całości, od przyjaciółki. Pozdrawiam Cię, kochana. Moi drodzy, ten plecak dostałam właśnie od przyjaciółki na zbliżające się imieniny. No jeszcze nie mam teraz tych imienin, ale, ale po prostu ona wiedziała, że potrzebuje plecaka, no i stwierdziła, że to jest dobra okazja, żeby mi już sprawić prezent imieninowy. Oczywiście się też odwdzięczę, jak najbardziej. I to jest Herschel, zobaczcie, bardzo fajna marka. Te plecaki są drogie. Jak chcecie kupić taki plecak, 400, 500, ponad 500 zł nawet kosztują. Takiej wielkości, bo to jest mniej więcej 50 na 30 parę. I one mają fajne, usztywnione plecy. Pokażę Wam tutaj, nie będę pokazywać do kamery, pokażę Wam zbliżenia zdjęciowe, bo mają przepiękne wykończenie te plecaki. Naprawdę są przesuperowo zrobione. Bardzo takie stylowe też i mają takie jakby tutaj lateksowe czy gumowe. Jakieś takie fajne tworzywo jest tutaj na tych paskach. No i właśnie mają różowe paski. Fajnie, że jest szary, bo się nie będzie tak bardzo brudził, a te różowe paski urozmaicają, dodają takiego nowoczesnego sznytu moim zdaniem. Także bardzo, bardzo mi się podoba ten plecak i niestety ten plecak, który Wam pokazywałam w zeszłym roku z okazji wyjazdu do Włoch, urwało mi się ramię w nim i nie bardzo się da naprawić, bo tam się niestety okazało się, że to nie była prawdziwa skóra, tylko skóra ekologiczna i niestety już był w tych miejscach tak zużyty, że zaczęło to pękać. No i stwierdziłam, że nie będę ryzykować, że mi się znowu urwie coś albo kolejne ramię na takim długim, dalekim wyjeździe, więc i tak przyda mi się fajny nowy plecak. Plecak bardzo porządny, tu się nic nie urwie na 100%. Tyle jak chodzi o ten plecak. Zdjęcia tam Wam załączyłam, więc mam nadzieję, że dobrze widzieliście wszystkie szczegóły. W każdym razie zamierzam się spakować tylko do tego i ewentualnie do tej poduszki, bo to jest naprawdę fajny myk właśnie. Można sobie taki sweter wepchać jako wypełnienie poduszki podróżnej i o! Kochani, kolejna rzecz to kosmetyczka i to jest też kolejna rzecz na wakacje, bo w razie takiego wylotu z tym plecakiem trzeba mieć przezroczystą pokrowiec, worek, kosmetyczkę na kosmetyki, bo wiadomo, że inaczej trzeba będzie je wysypać, wyjąć i pokazać, co jest w środku. Natomiast właśnie kupiłam sobie coś takiego w Lumpeksie. Ta kosmetyczka kosztowała coś ponad 10 zł, ale tak szczegółowo nie pamiętam. Ale jest nowiutka, bo nawet miała tutaj takie zabezpieczenie i zobaczcie, na tym
na tym tutaj zamku, na tym suwaku, zawieszce na suwak, jest jeszcze folia w ogóle, to jest zafoliowane nadal. I to jest nowiusieńkie. I zobaczcie, jaka jest super. Ona ma taki opalizujący, mam nadzieję, że zobaczycie, takie opalizujące kropeczki na sobie. A tak to jest przejrzyste, więc wszystko widać. I to jest firma Benefit San Francisco. Super. Naprawdę jestem bardzo zadowolona. Jest śliczna. Zobaczcie, ma też różowe elementy, takie obszycia. I żółty zamek. No i w ogóle te pastelowe elementy w tej kosmetyczce mnie zachwycają. Są naprawdę ekstra. I zobaczcie, ona jest taka, że tutaj ma jakby taki sztywny, to jest usztywnione ta góra, więc pewne rzeczy tutaj, które wsadzimy, nam się też nie zgniotą, bo tu też są usztywnione elementy, więc nie da się jej tak całkiem spłaszczyć. Jeżeli macie coś, co byście nie chcieli, żeby się bardzo, bardzo zgniotło, no to to jest idealna rzecz, bo właśnie, właśnie się wszystko nie zgniecie w niej. I jest dosyć duża. Można ją jednak trochę spłaszczyć, że nie zajmuje aż tyle miejsca, ale nie da się zrobić z niej takiego naleśnika. Więc super. Bo moja poprzednia już była troszkę zużyta. No dosyć zużyta, bo już mam ją wiele lat. Taka, też taka przezroczysta. I jest trochę mała jednak, jak na wszystkie kosmetyki, włącznie ze szczotką do włosów i tak dalej. No to ta będzie wystarczająca. Ja tutaj zmieszczę już wszystko, co potrzebne mi jest na wakacje. Więc ekstra. I kosmetyki do makijażu, i do mycia, i szampon, i szczotkę do włosów. Super. Super, super, super. I też jest różowa, więc wow. No i teraz, kochani, rzeczy do domu. Kupiłam przecudowne poszewki. Zobaczcie, to są takie markowe poszewki. Pokażę Wam tu blisko. Są opakowane, więc one są nowiusieńkie. To było jeszcze zaklejone, tylko już teraz wyjęłam i je rozłożyłam, żeby obejrzeć. I już teraz są trochę za duże, wystają tutaj, już mi się nie chce tego się z tym bawić, z tym składaniem, żeby zaklejać, bo tu jest jeszcze klej normalnie, można by to zamknąć. Luxury 200, tu pisze, to jest 100% bawełna Holly Willoughby for the home. 50 na 75 cm. To są takie właśnie węższe poszewki na poduszki w takim jasno popielatym kolorze, coś takiego właśnie jakby kopiel z bielą. Są prześliczne, zobaczcie, i one mi do mojej sypialni będą pięknie pasować. Zobaczcie, jak są pięknie haftowane. Tak to wygląda. Takie haftowane, ozdobne są tutaj jakby elementy, a z tyłu jest normalna poszewka, gdzie wkładamy taką właśnie długą, węższą poduszkę. Ja mam takie poduszki dokładnie. Więc bardzo się ucieszyłam, bo zapłaciłam za obie te poszewki 14 zł. Więc dwie za 14 zł to jest super cena i to jest bardzo dobrej jakości bawełna. No i to jest przepiękne, więc no w ogóle super zakup, nowe. No sądzę, że w sklepie to by było dużo, dużo więcej pieniędzy warte. W sensie jakby chcieć to kupić. A w ogóle tej marki, to ja nie wiem, czy można kupić w Polsce. W każdym razie świetny zakup, naprawdę jestem bardzo zadowolona. I jeszcze jedna rzecz, którą Wam obiecałam wcześniej, rzecz do teatru. Słuchajcie, moi drodzy, gram teraz taką piosenkę w spektaklu Nie budźcie mnie, Kaliny Jędrusik. Przepiękna piosenka, jak ktoś nie zna, to sobie posłuchajcie, jest na YouTubie w wykonaniu Kaliny. Śpiewam tę piosenkę z taką wielką poduchą śpiącą na drabinie. No nie będę za dużo sprzedawać, ale pokażę Wam tam fragment. Może Was to zachęci, żeby zobaczyć nasz spektakl. Poduszka kosztowała 5 zł, ta poszewka. Wkład był droższy, bo wkład kosztował chyba 7. Też na jakiejś wadze kupiłam ten wkład. Jeszcze materiałem taką niebieską poszwą jakby to obłożyłam w środku, żeby się ładnie odznaczało. Zobaczcie, jaka piękna, ręcznie haftowana poduszka. No nie wiem, czy to jest przedwojenna, ale na pewno bardzo, bardzo stara. Ale jest w idealnym stanie, tam się nic nie stało, nie ma ani jednego podarcia na tej poduszce. No i jest ogromna, naprawdę to jest idealna rzecz jako rekwizyt teatralny. Zobaczcie, jakie to jest przepiękne. No i pasuje idealnie do mojego kostiumu, czyli takiej, nie wiem, podomko koszuli, którą mam w tej roli, akurat w tej piosence. Prześliczna rzecz, naprawdę jestem zachwycona. No i kosztowała 5 zł. Słuchajcie, można kupić takie perełki za 5 zł. Wiadomo, że nie każdemu będzie coś takiego pasować, ale jeśli lubicie takie rzeczy typu rustykalnego albo jakieś rękodzieło, no to można trafić na takie skarby. Za piątkę to kupiłam. Cała poduszka kosztowała mnie
15 zł chyba, razem z całym tym wypełnieniem i wszystkim, więc w ogóle wow. No i idealnie trafiona w czas i w ogóle w klimat roli i we wszystko. Jestem zachwycona. No, to są moje wszystkie... Aha, nie, jeszcze nie moje wszystkie zakupy. Już chciałam powiedzieć, że to są wszystkie zakupy, a tymczasem jeszcze byłam w Gdowie niedawno i pani... byłam sama, już bez mamy tym razem, w tym babskim raju i pani mi pokazała sweterek dla mojej mamy. Stwierdziła, żeby pasował fajnie i zobaczcie, przecudowny sweterek. Jeszcze nie wiem, czy moja mama będzie go chciała, ale pani powiedziała, że żeby pokazać mamie, zabrać i ewentualnie później zapłacę za niego. I ten sweterek jest wyceniony na 15 zł. To jest H&M XS-K, czyli rozmiar dobry na mamę. 50% koton, 50% modal. Super, 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 super. Zobaczcie, jaka delikatna robota. Piękne obszycia ma. Naprawdę jest bardzo ładnie zrobiony. I bardzo mi się podoba ta ażurowa taka faktura tego sweterka. Jest, to jest śnieżna biel w zasadzie. No, może nie śnieżna, może taka naturalna biel, ale to nie jest ekry taki z żółtym odcieniem, ani beż. Z granatowym obszyciem bodajże, nie, to jest czarne obszycie akurat. Czarne obszycie i czarne guziczki. Prześliczny sweterek. Także mam nadzieję, że będzie dobry na mamę. Powiem wam, czy go wzięła w następnym odcinku. Kochani, no i teraz to już są wszystkie zakupy. Zapomniałam jeszcze wam powiedzieć, że spodnie kosztowały też około 20 zł. To tyle. Moi drodzy, zapraszam was już na następny filmik. I następny filmik to będzie, oczywiście nie mówię o tym spektaklu dziecięcym, tylko o kolejnym filmiku modowym. To będzie też haul lumpeksowy z perełkami z mega, mega firm, słuchajcie. No nie wierzę, że kupiłam rzeczy takiej firmy, także wstąpcie następny raz. No i oczywiście następnym razem myślę, że już przekroczymy te 3000 i będzie to rozdanie. Trzymajcie kciuki, bo już się nie mogę doczekać, żeby wam ogłosić, co mogę, czym mogę się z wami podzielić. Pokażę wam też, co z tej okazji podarowałam przyjaciołom, którzy mnie wspierali od początku kanału, bo też postanowiłam ich nagrodzić za wsparcie i za pomoc. Także zapraszam na kolejne filmy. Bardzo serdecznie was pozdrawiam. Do zobaczenia.